Na Łęcki napisał na Instastory, Gracjanie, co widziałeś zresztą, że jesteś za głupi na freak fighty i za słaby na prawdziwy sport. Proszę o odpowiedź. Okej, to ja mam w takim razie pytanie takie do ciebie, nie? Ogólnie wiadomo, że ja tutaj totalnie się przypadkiem znalazłem, bo ja sobie wszedłem i zapytałem ciebie, co się z tobą stało, że po drodze jakby straciłeś jaja, bo kiedyś naprawdę zajebiście napierdalałeś. Widziałem twoje walki, fajnie było. Później uciekłeś z ringu, gdzieś tam kontuzję udawałeś, później tam się kładłeś. Udawałem. Dobra, wytłumacz, czemu udawałem. Okej, przejrzyczyłeś się, zdarza się. Nieważne. No dość mocno się przejrzyczyłeś. Nieważne, przyznałem się do tego, okej. Więc powiedz mi na przykład, skoro ja jestem za głupi, nie? To powiedz mi, jakie ty książki w życiu przeczytałeś? Jakie ty masz wykształcenie na przykład, nie? Czym ty się w życiu zajmujesz, tak? Średnie. Okay. Mi takie wystarczy. Okej, dobra. No i okej, to nie jest wyznacznik inteligencji. No oczywiście. No. Okej, jakie książki ostatnio przeczytałeś, powiedz mi? Nie przeczytałem. No właśnie, to skoro ja tutaj siedzę, uważasz, że jestem głupi, inaczej. Teraz nasuwa mi się pytanie takie, nie? Skoro ty uważasz, że jestem za głupi na freak fighty, a ty nie przeczytałeś żadnej książki, to jak ty kurwa możesz w ogóle siedzieć, powiedz mi? Bo jestem freak fighterem. No tak, ja też teraz niby jestem freak fighterem, a walczę walkę z zawodnikiem UFC, nie ma. A powiedz mi tak, powiedziałeś ostatnio, że jestem gościem bez zasad, z tego względu, że kopałem w boksie, tak? Hmm. Tak, podtrzymujesz to? Pół na pół, możesz. Okej, uważasz, że jesteś hipokrytą? Kiedyś odjebałem jeden numer, wiem, tylko że ja z niego wyciągnąłem wnioski, a wiesz dlaczego? A widzisz, ja też wyciągnąłem wnioski. No tak, ale ty powinieneś dwa razy. Nie, mam zasady. Moim zdaniem nie masz zasad. Mam zasady. Nie masz zasad, bo uderzyłeś gościa w boksie. Tak, wiem. Dlatego nie ma zasad. No tak, ale mówię ci takim językiem, jak ty do mnie mówiłeś dwa dni temu. Okej, tylko ja ci coś powiem, nie? Ja popełniłem taki błąd raz. Ja z niego kurwa wyciągnąłem wnioski. Z każdej przegranej też wyciągam wnioski. Tak samo kurwa zawsze sobie analizuję wszystko to, co robię. Więc ja ogólnie jak zrobiłem to raz, to nie robiłem tego drugi raz. Ty zrobisz to dwa razy z rzędu. Poza tym ja z klatki kurwa nigdy nie uciekłem. Ale ja nie uciekłem ze strachu. Uciekłem, bo mnie sędziowie oszukali. Bo mi dwa razy wykurwił na ziemi. A raz praktycznie mnie odciął. Tym właśnie uderzeniem. Nie uważasz, że ludzie z zasadami charakteryjni kurwa uciekają z klatki? Nie, o to chodzi. Ja powiedziałem, ja mogę z nim zawalczyć na samej gali MMA. Nie ma problemu. Złożyłbym mnie w pierwsze 2-3 minuty, bo to ciężka waga, zawodnik był UFC i KSW i bym mnie złożył w pierwszą rundę. Ja nie uciekam od takich walk. Ja mówiłem, że taką walkę mu dam, żeby nie było, że się boję. Ja uciekłem, ja wyszedłem z tej klatki, bo mnie wkurwili sędziowie, bo mnie oszukali. Z tego, że on mnie faulował, a mnie zrobili, że ja chcę mu do parteru schodzić. Ja zawodnikowi UFC bym schodził do parteru. To jest w ogóle niedorzeczne. Okay, oszukali mnie, dlatego wyszedłem, powiedziałem pierdolę, nie walczę, wychodzę. No dobra, ale miałeś też inne walki, w których popełniałeś tam faulę, nie? Albo uciekałeś. Znaczy, faulę może nie, ale na przykład z Wielkim by uciekłeś, nie? Kładłeś się i tak dalej. Uciekłem? Uciekłem, ale za każdym razem stawałem. Ja tego ogólnie nie śledzę. Nie wiem, kto co tutaj kurwa robi. Ja tego świata totalnie tak jakby wiesz, jeszcze kurwa nikt mnie nie znam tego, ale ogólnie jestem tutaj kurwa przypadkiem. Zadałem tobie kurwa jedno pytanie, ty się odpalasz od razu, nie? Ja się odpaliłem? Tak. Absolutnie, ja się nie odpaliłem. Tak, ja cię pytam kurwa na początku, co się stało, że to po drodze ja jest. Straciłeś się tymi kurwa od razu ciśnie. Ale ja ci od razu. A stary, piszesz mi kurwa na jakieś tam story, ludzie mi wysyłają, ja tego nie śledzę w ogóle, wyjebane w to. Nie, to ty się do mnie zjebałeś normalnie. Nie zjebałeś się, tylko zapytałem się, kurwa, co się z tą stało na początku. A ja ci odpowiedziałem, a ty cały czas mówisz, że jestem gościem bez zasad, kurwa. No moim zdaniem to byłoby bez zasad. To mogłeś powiedzieć, że sytuację, że to zrobiłem, źle zagrałem, że zrobiłem to bez zasad, ale powiedziałeś mi, że jestem gościem bez zasad, to jest różnica. Byś tak mi powiedział na ulicy, bym w ciebie wjechał od razu, by nie było gadki. Stary, moim zdaniem, skoro jesteś sportowcem, typem charakternym, to możemy sobie to kurwa wyjaśnić w klatce. A wiesz, dlaczego uważasz, że tego potrzebujesz? Dlaczego potrzebujesz jeszcze raz? Że potrzebujesz walki ze mną, wiesz dlaczego? Dlaczego? Bo mi się wydaje, że ty byś kurwa trochę zmądrzał, nie gadał już takich kurwa głupot. Ale ty uważasz, że ty byś mnie rozjebał, byś mnie upokorzył w klatce? Mogłobyś tak być. Chłopie, jak ja bym w ciebie wjechał, to by nie było nawet z ciebie co zbierać. Jesteś cięższy, ale nie wiadomo co. Ale co z tego? Ja w ciebie wjeżdżam i nie masz w ogóle podjazdu. No to okej, możemy kiedyś mówić. Ale nie ma problemu. Mamy walkę skupić, to nie wiadomo, nie? Jeszcze raz? Mamy walkę skupić, to nie wiadomo, ale ja mogę z tobą normalnie wyjechać. Ale nie ma problemu, ja jestem otwarty, także. Ale nie masz w ogóle podjazdu, dlatego wiesz, gadasz, że z tym gościem bez zasad, skoro sam sfaulowałeś, więc hipokryzja grubo. Raz popełniłem błąd, kurwa 10 lat temu wyciągnąłem z niego wnioski, nigdy go nie popełniłem. Okej, no to skąd wiesz, że teraz nigdy nie spierdolę. Dlaczego uważasz, że ja teraz nie wyciągnę wniosków z tego? Bo robisz kurwa później ucieczki, kurwa kładłeś przed Wielkim Buł, człowieku. Nie, ale co to? Ale faulowałem go? To jest faul? Nie, to nie jest faul, kurwa, nie robisz. To było unikanie walki. Jeżeli to było unikanie walki, zasadach... dlaczego unikałem walki? Poczekaj, nie chcę kurwa nadużywać słowa zasady, charakterni i tak dalej, bo wiesz, że to się robi w końcu kurwa nudne. Ale jeżeli ty się podajesz za osobę kurwa charakterną, jeżeli się podajesz za osobę, która kurwa prawilną i tak dalej, to jak można spierdolić ślad? Nie wpierdalaj się. Dzieciaku, nie wpierdalaj się. Poczekaj, jeżeli ty jesteś osobą charakterną, dlaczego spierdalasz składki przed Wielkim Buł? Czy on ci jeszcze nie uderzył? Ale ja nie uciekłem z walki. Przecież ja nie uciekłem z tej klatki. Kładłeś się. No kładłem się. No. Ja miałem dwie walki. Ja musiałem przetrwać tę walkę, żeby wyjść do tego cwela.
Musiałem przetrwać tę walkę. Do kogo? Nie, wyjebane mam powiedzieć tak. Ogólnie, kurwa, za to, co gadasz, to powinniście się, kurwa, po prostu spotkać w klatce i tyle, nie? Ja naprawdę ważę 70-80 kg i uważam, że ty walki potrzebujesz dlatego, bo jeżeli ja bym cię poskładał, to ty byś, kurwa, zmądrzał tak naprawdę. A jak ja cię poskładam, to co? Walka. To będzie ciężki nokaut, już masz, wiesz, moim zdaniem już masz taką, jesteś charakterny gościem, dobrze się bijesz, ale masz z sobą szczękę. No tak, ale wyciągnąłem z tego wnioski, tak jak mówiłem wcześniej, ze słabej szczęki. Nie ma słabej szczęki. Mnie na przykład nie zakotujesz, mnie jeszcze nikt nie znokotował na ulicy, czy w klatce nikt nigdy. No i co z tego? Ale dostawałem takie bomby, że ja pierdzą, ale ty padasz od jakichś takich, wiesz. Ty, kurwa, tak, ale to jest MMA. Ale walczysz z zawodnikami w swojej kategorii wagowej, więc jak bym cię pierdolą, to byś... No dokładnie, byś ale się odechciał sportu, walk do końca życia. Jak przegrałem walki, to przegrałem, kurwa, z najlepszymi. Weź się, kurwa, nie śmiej pajacu, daj się, kurwa, skup. Okay. Ale pajac, to, kurwa, wiesz co. Jak przegrałem walki, to przegrałem z najmocniejszymi, kurwa, co są. Ale ja dokładnie. No właśnie, dokładnie. Więc, kurwa, taki ktoś... Ale nie porównuj takiej siły do mojej siły, no tak, naprawdę. Nie zdaję sprawy, co ja bym z tą w klatce zrobił. Ale nie wiesz, co ja bym z tą zrobił. Co byś zrobił? Ty byś się ode mnie odbił po prostu. Panowie, zróbmy face to face'a i dokończmy tę rozmowę twarzą w twarz, bo sam bym chciał zobaczyć, jaka jest różnica. Kurwa, już myślałem, że muszę... Spokojnie, nie biegnę do ciebie. Nie jesteś duży, ISO. Ale nie chodzi, proszę o pewne odsunięcie się. No musimy się napierdalać, normalnie. To będziemy się napierdalać. No to możemy, czemu nie? Ja mogę normalnie. Denis waży około ponad 100 kg, Gracjan Szadziński waży niecałe 80. Przykoksujesz trochę to. Czemu nie? Czemu nie? Do tej walki mogę jak najbardziej. Gracjan ostrzegał, że jeżeli za bardzo się podpalisz, to on się odpali, a wtedy już nie będzie czego zbierać tutaj. Mogę się napierdalać miało z tą, normalnie. To mi takie, kurwa, szło, że koniec, tam nie będzie uciekania. Nawet powiem ci, że mam jeszcze pomysł, kurwa, nie? Jeżeli jesteś taki charakterny, kurwa, to może nawet dwóch na dwóch zrobić. Głośniej troszeczkę. Ale po co dwóch na dwóch? No, ja myślisz, też ja chcę ci sam rozpierdolić, że po co mam twoją kolegę? Ale napierdolałem się na zasadach Pride? Czemu nie? Kopiemy się po głowie? Czemu nie? Normalnie. Charakternie? Charakternie. Jak najbardziej, kurwa. Nie mam walkę szklepaną. Zajebiście. Może napierdalać się we wrześniu po tej walce. Wcześniej jeszcze za późno. Za wcześnie. Jak chcesz przygotować? Czemu za chcesz przygotować chuj. Ale jesteś cały czas w treningu przecież, nie? Czy nie? Tak, ale jak chcesz przygotować, to cię mocno, kurwa. Zajmijcie praktyką. Ja we wrześniu, bo ja już mam walkę później zatraktowaną z kimś innym. Zobaczymy, jak będzie. Wrzesień dla mnie za wcześnie. Ja się nie boję, ale... A ja nie mówię, że się boisz, ale jak jesteś charakterem, to wychodzimy we wrześniu. Ja wychodziłem, kurwa, z Bezwie Zadok Krzyżowego, wychodziłem do zawodnika KSW, dodałem je na Ojmie Lanczuka i co? I dawałem radę, wychodziłem charakternie, bo się nie boję. Też nie boję. Ale ty już szukasz jakichś, wiesz, jakichś wymówek, bo no to co, dobijemy się... Kurwa, przygotować do ciebie. A to bijemy się we wrześniu, czy nie? Chyba musi być we wrześniu, dawaj. Bijemy się? To zajebiście. No i zajebiście. Pogadanie, kurwa. Pogadanie. No i zajebiście. Teraz walczysz z Ferrari, który też nie waży za dużo i mówisz, że jak wyjdziesz w Gracjana, to nie ma czego zbierać. Uważasz, że to jest taka różnica? Nie, po prostu. Jeżeli chodzi o masę? Po prostu teraz zapierdalam, cały etap przygotowania już za mną, teraz po prostu zobaczysz, co zrobię z Ferrari. No dobra, ty, ale jak tak zapierdasz, czym tak wyglądasz, powiedzmy, już ty ulany jesteś tak naprawdę. Tak, jestem ulany? No tak. No zobacz, jak będę wyglądał w pracy, tak może jest taka koszulka. Okay. Ale co, ty nie widziałeś zawodników UFC, jak wyglądają, że są zalani, a napierdalają? Ja, ale jak to jest zapierdala naprawdę, to inaczej wygląda, nie? To zobaczysz w pracy. To cię czeka. Dużo zasad będzie w tym pojedynku. Panowie, dziękujemy, zapraszamy. Siadamy na miejscach. Sprawa jest taka, że najpierw ktoś z was musi ze mną wygrać, żeby dostać walkę, kurwa, między sobą. I to jest, kurwa, jedna zasada.